Jesteś cały? Mniej więcej. A smoczyca? Musiałem ją zabić. Przykro mi. To Eilhart powinna leżeć na dnie wąwozu z dziurą w brzuchu. I na nią przyjdzie czas. Mamy dowody... Triss, po co to wszystko? Po cholerę się poświęcasz. Mieć zasady, moralność. Jeśli na końcu zawsze triumfuje czyste, nieskazitelne kurestwo. Nie zawsze. Gdybyś nie powstrzymał Saski, spaliłaby miasto. Zginęłyby setki istot, a później w wyniku nieuchronnej wojny może i tysiące. Wybrałeś mniejsze zło. Jestem zmęczony. Bardzo zmęczony. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filippy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków Leto. Co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć. Ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć swoje prawa. Chyba się budzi. Bzdury opowiadasz. Skurwysyn jest w agonii. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścierwo. Lnę się, że to robota jakiegoś maga. Nie powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Ej, wy! Idźcie precz! Jeńca pilnujemy! Pójdziemy swoją drogą. Ja myślę. Wiadomo, co stało się z Roszem? Sam tego chciałem. Możesz mi wyjaśnić, po co to było? To Jorvet. Jestem mu to winien. Widzę, że dużo mnie ominęło. Ta, jesteś w stanie mu pomóc? Przykro mi, Geralt. Potraktowano go wysoką magią. Leczenie wymagałoby czasu. Królobójca mi się wymknie. Zostań z nim, Triss. Wrócę po was, gdy to się skończy. Geralt! Nie chcę, żeby stała ci się krzywda. Umiem sobie radzić. Nie tym razem. Muszę z nim porozmawiać. Sam. Po zakończeniu obrad osłona upadła. Teleportuję Jorveta daleko stąd. Do Vergen. Dobrze. Uważaj na siebie.
To nie jest miejsce dla wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Muin zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Muin odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. Ze schwytaniem de Tancarville będziecie mieli problem. Chila jest sprytna jak liszka, ale znajdziemy ją. Źle mnie zrozumiałeś. Chila de Tancarville nie żyje. Zabił ją niestabilny portal. Szkoda. Miała stanąć przed sądem i usłyszeć zarzuty. Powinna zostać skazana za zbrodnie, których się dopuściła. Widzę, że winę stwierdzono jeszcze zanim stanęła przed sądem. To byłaby czysta formalność, a jednocześnie przestroga dla innych czarodziejek. W takim razie wywiodła was w pole. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskórał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Chłopie! Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki.
Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Walczymy. Gotów? Bardziej nie będę. Boisz się śmierci? Jak to jest być martwym? Walcz, mówię! Nieźle kąsasz, wilku. Staram się. Widzę, że jestem lepszy. No, jasne. Chyba zaczynasz się męczyć. Twoje gadanie mnie męczy. Nie chcę cię zabijać. A ja ciebie owszem. Daleko ci do mnie! Daleko! Nie jestem królobójcą! Ugh!